W czasie ferii zimowych miłośnicy śpiewu i scenicznych występów z gminy Siewierz jak zwykle licznie stawili się na zajęcia wokalne zorganizowane przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu. Jak co rok w okresie ferii spotykamy się tutaj na zajęciach wokalnych, warsztatach muzycznych, gdzie razem z dziećmi ćwiczymy różne piosenki i rozwijamy się artystycznie, wokalnie. Zajęcia są organizowane oczywiście przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Są kierowane dla dzieci, które w całym roku uczęszczają na nasze zajęcia dla zespołu Encanto i dla zespołu Fermata. To są zajęcia o godzinie 9, a także dla dzieci spoza tych zespołów, więc każde tak naprawdę dziecko i młodzież, każda osoba mogła się zapisać w tym roku na nasze zajęcia. Zajęcia są zupełnie darmowe. Takie warsztaty odbywają się zarówno w okresie wakacyjnym, jak i w okresie ferii, więc dzieci mają w tym czasie po prostu możliwość rozwinąć się i wystąpić na scenie, zobaczyć jak wygląda praca muzyka. Na zajęcia uczęszczają nie tylko stali bywalcy MGC Kasit. Wciąż przybywają nowe osoby, które są zainteresowane tymi zajęciami. Zaczęłam w tym roku dopiero chodzić. A co robisz tutaj w ferie? Teraz będę występować na Orkiestrze Świątecznej Pomocy, będziemy pomagać. Ja będę śpiewać na przykład Na zły czas piosenkę i z Encanto będę śpiewać. Jak ci się tutaj ćwiczy i pracuje z instruktorami? Bardzo dobrze, ja jestem bardzo zadowolona, moja mama tak samo, rodzice. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w różnych występach. Zosia, powiedz mi, jak ci mijają ferie? Bardzo dobrze. Co robisz w te ferie? Jakie masz zajęcia? Wokalne z panem Mariuszem Trojbusem. Dlaczego zdecydowałaś się na te zajęcia? Bo bardzo lubię śpiewać. A jak oceniasz tutaj tych instruktorów? Jacy oni są? Są bardzo fajni. A grupa, w której tutaj uczestniczysz, jaka? Fajna, bardzo zgrana. I co najbardziej lubisz w tych zajęciach? Śpiewanie. Bardzo mi się podobają te zajęcia i pan Torbus naprawdę dobrze umie nauczyć tego, umie wytłumaczyć na przykład, co się źle popełnia, jakie na przykład gamy i tak dalej. No, ogólnie fajnie. A co jest najtrudniejsze? Co było najtrudniejsze? No, chyba te tam na końcu, jak się śpiewa piosenki, no, są takie wyciągi do góry i to czasem jest ciężkie, ale tak to chyba nie, nic. Zuzia, powiedz mi, do jakiego zespołu ty należysz? Do zespołu Encanto. Czy ty jesteś najmłodszą uczestniczką tego zespołu? Jeszcze nie. A kto jest młodszy od ciebie? Gabrysia. A powiedz mi, jak sobie radzicie we dwójkę tutaj? Myślę, że bardzo dobrze, fajnie jest. Czy starsze koleżanki wam pomagają? Czasami tak. A jak oceniasz te zajęcia w ogóle tutaj muzyczne? Bardzo fajnie, 10 na 10. Co na tych zajęciach lubisz najbardziej? Śpiewanie. A powiedz mi, jak wychodzicie na scenę i gdzie już występujecie, gdzie już koncertujecie, to jakie emocje wtedy macie? No stres, ale potem już radość. Jak wygląda ta radość, jak już zejdziecie z tej sceny i jesteście już za kulisami? Przytulamy się i się cieszymy po prostu. Z czego się cieszycie? Z tego, że dałyśmy radę. Od kiedy wiążesz swoją historię tutaj z Domem Kultury i z zajęciami wokalnymi?
chyba już gdzieś tak od 3 lat, bo jeszcze wcześniej chodziłam na zajęcia taneczne, ale ze śpiewem to od roku. A powiedz mi, lubisz te zajęcia, które Dom Kultury przygotowuje tutaj dla dzieci? No, lubię. Co należy zrobić, żeby przystąpić tutaj do zespołu? Nie wiem, chyba do pana Dawida się udać, bo on taką rekrutację, że tak powiem, robi. A jak pamiętasz swoją drogę? Jak ty się dostałaś do tego? Jak ty zaczęłaś? Uczęszczałam na zajęcia, które z wakacje, ferie są tutaj robione i jakoś tak wyszło. Co cię zachęciło, żeby spróbować, żeby zostać? Głównie kontakt z muzyką i też z przyjaciółmi. Jak długo uczęszczasz już tutaj do Domu Kultury na zajęcia? Można by tak powiedzieć, że od młodych lat, bo od małego po prostu. Zawsze chodziłam z moimi koleżankami tutaj i zawsze na każde zajęcia po prostu. Uwielbiam to. Co cię przyciąga tutaj do Domu Kultury? No zwłaszcza przyciąga mnie to, że chodzimy tu z moją grupką już po prostu od młodych lat i przyjemnie się tu przychodzi. I także to, że są tu różne zajęcia, na przykład śpiew, jak teraz jesteśmy i możemy ćwiczyć swoje umiejętności. Zajęcia wokalne pozwalają na odkrywanie nowych talentów. Na każdych takich warsztatach, każdych takich zajęciach zdarzają się dzieci, które są rzeczywiście ponadprzeciętnie utalentowane muzycznie, więc staramy się takie dzieci jak najbardziej zachęcić do dalszego rozwoju, bo na pewno warto, aby w tym kierunku szły.